Cześć. Jest taki budynek w Świdnicy koło Wałbrzycha, który z pozoru nie różni się niczym innym od podobnych tego typu obiektów w okolicy. Od zwykły po niemiecki dom, jakich pełno w tym regionie. Jednak jego wnętrza skrywają pewne tajemnice II wojny światowej. Zapraszam do kolejnego odcinka. Budynek znajduje się przy ulicy Tołstoja w Świdnicy. Nie wyróżnia się niczym szczególnym w okolicy, ale jeżeli bliżej się jemu przyjrzymy, może nas zdziwić dość duży, nieproporcjonalny ogródek oraz wysokie ogrodzenie. Budynek został wybudowany jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, ale bezpośrednio na potrzeby II wojny światowej. Bez dwóch zdań można powiedzieć, że był to jeden z najbardziej utajnionych obiektów w okolicy. Wielorodzinna willa była tylko przykrywką do ukrycia pod nią, pod tym budynkiem, telekomunikacyjnej stacji wzmacniakowej. W skrócie, zadaniem tej stacji było łączenie i wzmacnianie sygnału telefonicznego między najważniejszymi obiektami III Rzeszy, a na przykład wojskami walczącymi na froncie wschodnim. Zapewne nieraz biegły przez nią rozkazy wydawane do wojsk Wehrmachtu, które walczyły z Armią Czerwoną na wschodzie. Przesyłanie sygnału telekomunikacyjnego na duże odległości wymaga jego wzmocnienia. Stąd właśnie potrzeba i budowa takiej stacji wzmacniakowej. Chyba nie muszę podkreślać, jak ważne podczas wojny jest utrzymanie łączności z walczącymi wojskami i jak z tego powodu strategicznie ważnym obiektem była ta stacja w Świdnicy. Z tego również powodu stacja mogła stać się celem alianckiego ataku, na przykład bombardowania albo jakiejś próby sabotażu. Ale najpierw trzeba było ją wykryć. Z tego powodu Niemcy zadali sobie naprawdę wiele trudu, aby ukryć tą stację pod niczym nie wyróżniającym się domem. Dzięki temu stacja była niewidoczna zarówno dla rozpoznania lotniczego, jak i z poziomu ulicy dla wzroku przechodniów. Ukrycie stacji wzmacniakowej pod ziemią to nie jedyne kroki poczynione w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektowi. Po pierwsze, stacja posiadała system gazoszczelnych drzwi i ukryty w piwnicach system wentylacji, który zapewniał bezpieczeństwo w razie ataku środkami chemicznymi. Po drugie, stacja posiadała swoje własne niezależne ujęcie wody poprzez studnię głębinową. Po trzecie, działanie urządzeń w stacji wymaga stałego zasilania, a gdyby te zostało z jakichś przyczyn wyłączone, stacja posiadała swoją własną akumulatorownię, która zapewniała podtrzymanie pracy urządzeń. Po czwarte, gdyby to nie wystarczało i awaria zasilania się przedłużała, w podziemiach stacji zamontowano potężny silnik diesla marki Deutz o mocy 200 koni mechanicznych. Tego typu jednostki były montowane na przykład w lokomotywach wąskotorowych. Silnik diesla wraz z generatorem prądu i zbiornikami na kilka tysięcy litrów paliwa zapewniał niezależne zasilanie. Po piąte, w oknach, w drzwiach, w piwnicznych lufcikach zamontowano system żaluzji, który pozwalał bardzo szybko zaciemnić obiekt w nocy, na przykład podczas napadu lotniczego, tak aby obiekt nie był po prostu widoczny w nocy. Naturalne powstaje pytanie, czy stacja wzmacniakowa w Świdnicy miała coś wspólnego z budowanym 20 km dalej w Górach Sowich kompleksem Rize? Otóż okazuje się, że miała. Przypomnę, że stacja wzmacniakowa została wybudowana jeszcze przed wojną. Na niektórych urządzeniach, które zachowały się w stacji, widzimy datę 1939 rok, a budowa kompleksu Rize ruszyła w drugiej połowie roku 1943. Prawdopodobnie to właśnie wtedy, czyli w momencie rozpoczęcia prac nad kompleksem Rize, została utworzona druga stacja, która znalazła się w miejscowości Dorfbach, dziś zwanej Rzeczką. Ta druga stacja została ulokowana w bardzo bliskiej odległości Sztolni Walimskich, czyli kompleksu Rzeczka. Tak więc w bardzo bliskiej odległości od siebie mieliśmy dwie stacje, które Niemcy oznaczyli numerami 1 i 2. Schweidnitz 1
w Świdnicy przy ulicy Bismarckstrasse, dzisiejszej ulicy Tołstoja, oraz Schweidnitz-Zwei na początku rzeczki koło Walimia. Z mapek dostępnych w internecie wynika, że najważniejsza linia o numerze 221 biegła gdzieś prawdopodobnie z kierunku od Berlina do Liegnitz, Legnicy i dalej w kierunku do Schweidnitz, czyli Świdnicy i dalej na miejscowość Beschau, dzisiejszy Biechów. Dalej linia biegła do miejscowości Brzeg i na wschód. Na mapce widzimy jeszcze zaznaczonych 7 czerwonych punktów symbolizujących poszczególne kompleksy Rize. Jak już wspomniałem, mapka jest dostępna w sieci, dlatego nie gwarantuję, czy jest autentyczna albo czy przedstawia autentyczny rozkład sieci telekomunikacyjnej w regionie. Ale czy zatem możemy powiedzieć coś więcej jeszcze na temat sieci przy kompleksie Rize, coś co jest w jakiś sposób udokumentowane? Okazuje się, że tak. A to dzięki działalności Przedsiębiorstwa Poszukiwań Terenowych, organu, o którym mówiłem już w poprzednich filmach, a który to prowadził w górach zakrojony na szeroką skalę szaber poniemieckiego mienia. Szczególnie tutaj istotne były kable ukryte pod ziemią, ponieważ do ich produkcji wykorzystywano cenną miedź. Jak sami zresztą wiecie, poszukiwania kabli odbywały się również w towarzystwie tajemniczego Antona Dalmusa. W archiwach zachowała się mapa sporządzona przez Przedsiębiorstwo Poszukiwań Terenowych, która to pokazuje rozkład sieci telekomunikacyjnej w górach Sowik w rejonie kompleksu Rize, łącznie z uwzględnieniem stacji wzmacniakowej w Świdnicy. Według zachowanej dokumentacji odręczny plan został sporządzony na podstawie oryginalnych planów niemieckich, które niestety już się nie zachowały. Na schematycznym planie widać wyraźnie, jak sieć telekomunikacyjna miała oplatać kompleksy Rize w górach Sowich. Na podstawie planów, które uzyskało Przedsiębiorstwo Poszukiwań Terenowych, udało się wydobyć i pozyskać ponad 21 km kabli w tym rejonie. Ponieważ według relacji Schweidnitz-Zwei, czyli ta druga stacja, została ulokowana w jakimś prowizorycznym drewnianym baraku, wydaje się całkiem prawdopodobne, że Niemcy szykowali właśnie kompleks Rzeczka, czyli sztolnie walimskie, pod właściwą ostateczną stację. I ta stacja z tego baraku mogła być przeniesiona w momencie ukończenia budowy kompleksu właśnie do Rzeczki, do kompleksu Rzeczki. Za tą hipotezą przemawiają dość niewielkie rozmiary kompleksu Rzeczka oraz to, że znajduje się mniej więcej w centrum pomiędzy innymi kompleksami, dzięki czemu stacja mogłaby łączyć ze sobą pozostałe podziemia. Kto wie, może to właśnie podziemia Rzeczki miały skrywać nowoczesną aparaturę telekomunikacyjną. Ciekawe są również powojenne losy stacji wzmacniakowej Świdnicy. Otóż okazuje się, że nie została ona rozebrana przez Rosjan i wywieziona na wschód jak wiele innych instalacji, ale pozostała na swoim miejscu i była wykorzystywana przez Ministerstwo Łączności, a później przez Telekomunikację Polską. Pod koniec lat 40. pojawiły się nawet wzmianki o niej w prasie. Nieoficjalnie mówiło się o tym, że stacja była wykorzystywana do łączności między radzieckimi jednostkami wojskowymi, które pozostały na terenie Polski, a które to były rozlokowane m.in. w Legnicy i w Świdnicy. Szczególnie istotna była tutaj Legnica, zwana ówcześnie Małą Moskwą, ponieważ przebywało tam naprawdę dużo jednostek wojskowych, w tym szczególnie istotne dowództwo Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Wśród osób wtajemniczonych, które w ogóle wiedziały o istnieniu stacji, mówiło się, że była to linia Moskwa-Berlin. Na przełomie XX i XXI wieku, kiedy zaczęto kłaść światłowody, stacja wzmacniakowa Świdnicy straciła na swoim znaczeniu i została zlikwidowana, a jej wyposażenie w większości zostało zdemontowane. Dziękuję za oglądanie tego filmu i jak zwykle zachęcam do subskrypcji kanału. Na moim blogu jak zwykle macie jeszcze trochę więcej informacji na temat stacji. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia.